Angelika Bednarska, dobry wieczór. Tej nocy nad naszymi głowami nastąpi przebudowa pola barycznego. Niż nad Rosji osłabnie, a w jego miejsce rozbuduje się układ wysokiego ciśnienia. I to właśnie on do piątku zapewni nam sporo słonecznych chwil. Zapraszam na szczegóły. Nadchodząca noc z pogodnym niebem upłynie jedynie w pasie północnym, natomiast im dalej na południe, tym zdecydowanie więcej chmur, a także przelotny deszcz. W górach niewykluczone również okresowe opady śniegu. To będzie chłodna noc z lokalnymi przymrozkami. Na przeważającym obszarze termometry wskażą od 5 do 7 stopni. Zimniej na Wybrzeżu, Warmii, Mazurach, Podrasiu oraz na Lubelszczyźnie od minus 1 do 3 stopni. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, głównie na północnym wschodzie oraz lokalnie w centrum. Mogą one ograniczyć widoczność nawet do 200 metrów, tak więc kierowcy noga z gazu. A jutro we wszystkich regionach nie zabraknie słońca. To będzie pogodny dzień, ale z dość niską temperaturą. Od 4 stopni na Podlasiu, przez 9 w centrum i do maksymalnie 11 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego województwa. W tych najbliższych godzinach nad regionem jeszcze sporo chmur, lokalnie deszcz, gdzieniegdzie mżawka. Natomiast w nocy niebo rozpogodzi się i padać już nie powinno. O poranku termometry wskażą od 2 do 4 stopni. A jutro przez cały dzień w województwie zachmurzenie będzie zmienne i od czasu do czasu wyjrzy do nas słońce. Termometry wskażą od 7 do 8 stopni. Nastąpi teraz niewielki wzrost ciśnienia, jutro barometry wskażą 1020 hektopaskali, a biometr będzie korzystny. Dziękuję za to spotkanie i zapraszam na kolejną prognozę pogody po wieczornym wydaniu zbliżeń. Do zobaczenia.